Dzień dobry kochani, dzisiaj odcinek o Oldze Tokarczuk, dlatego że kończy się nam ten rok noblowski dla nas, kiedy Olga Tokarczuk dostała nagrodę za swoją literaturę, za swoją osobę także, bo to, jak niektórzy sądzą, jest po trosze nagroda polityczna, ale to chyba dlatego, że literatura szczególnie dzisiaj musi, opisując rzeczywistość, być tak czy inaczej polityczna. Nie zdając sobie sprawy ze swojej polityczności, byłaby całkowicie naiwna. Jeśli wrócimy do czasów kiedyś, do filozofów, do pisarzy, do dramaturgów i poetów, którzy także starali się jakoś tą rzeczywistość słowami opisać, to każdy z tych projektów i etycznych, i światopoglądowych po prostu były projektami politycznymi. Dzisiaj byłyby tak czytane. I to przemówienie Olgi Tokarczuk ze Sztokholmu zdaje się zbiorem tego, co w tej chwili najważniejsze. By zacząć może od literatury, Olga Tokarczuk uważa, że nie jest z tą literaturą dobrze na płaszczyźnie ego, na płaszczyźnie ja. Ten, kto przychodzi do literatury, do czytelników, to z reguły ten, który ma swoje osobne, wyraziste spojrzenie na rzeczywistość, zaraża nim jakkolwiek, albo pokazuje też, że jest odrębny. O ile funkcjonują jakieś wspólnoty, z którymi się nie zgadza, on tworzy taką osobność, za którą należałoby podążać, co zdaje się też i narcyzmem samego autora, i narcyzmem czytelników, którzy odnajdują się w tym osobnym spojrzeniu jako ci jakoś je podzielający, utożsamiają się z nim. Maurice Blanchot, francuski pisarz, krytyk literacki, teoretyk literatury, powiadał, że właśnie pisanie i czytanie to formy zarażania się. W tym ta paranoja polityczna odnosząca się do Olgi Tokarczuk byłaby słuszna, że literatura to nie byle co, że literatura to nośnik pewnych idei, pewnej wrażliwości. Tym śmieszniejsze zdają się te mody na hejtowanie Olgi Tokarczuk, że to są osoby, które nie mają odwagi wejść do tej prozy, żeby przypadkiem nie zmienić samych siebie. Jak Maurice Blanchot by powiedział, że już wejście do literatury oznacza jakąś zmianę. Olga Tokarczuk wspominała, że sam efekt katarzis, katartyczny, oczyszczający, oznacza jakąś przemianę. Kiedy kończymy czytać powieści, coś się w tej rzeczywistości zmieniło. Literatura od zawsze była w jakimś sensie związana z rzeczywistością, komentująca ją. Samo to, że coś się w danej powieści pojawia, albo nie, albo jak zostaje opisane, już jest wyborem etycznym. Bo tu nie tyle warto by było rozmawiać o jakiejś polityczności, co po prostu etyce. Etyka w literaturze Olgi Tokarczuk ma rolę fundamentalną. I cały jej postulat polityczny, literacki, kulturowy właśnie dotyczy spojrzenia na świat i na innego czule. To wybrzmiewa gdzieś pod koniec tej przemowy, jeśli dotrwaliście do tamtego momentu albo w lekturze, albo w odsłuchu. Ta kwestia zdaje się opisywać dobrze to, jak Olga Tokarczuk pisze i chciałaby, żeby więcej ludzi pisało. Z tak zwanej perspektywy, która być może się u niej realizuje, a być może ona starałaby się i stara się albo czeka na geniusza, o którym wspomina, żeby pisać czwartoosobowo, nawet nie trzecio, nie w tej troszeczkę podstarzałej formie realistycznej, kiedy ktoś, nie wiadomo kto, opisuje, jak ktoś działa, co robi. Czwartoosobowy to ten, jak powiada Olga Tokarczuk, który napisał pierwsze słowa Księgi Rodzaju, który potrafił wczuć się i w perspektywę tego trzecioosobowego narratora, powiedzmy Boga, i postaci. Czyli miał z jednej strony całkowicie wewnętrzną perspektywę ze środka rzeczy i ludzi i istnień, z drugiej strony totalnie zewnętrzną, która to potrafi objąć. Ta potrzeba uniwersalnej opowieści jest szalenie ciekawa, dlatego że w latach 90., kiedy w Polsce próbowano przemycać z Zachodu myśl postmodernistyczną i to choćby w takim kształcie ściśle literackim, żeby uwolnić się od takich konwencji czasowych i przestrzennych, żeby bardziej komplikować tę literaturę, żeby bardziej ją usztuczniać, wskazywać na to, że ona jest pewną formą gry czy zabawy. I tutaj pomijam całe te aspekty właśnie, powiedzmy, polityczne, jak sceptycyzm co do wielkich narracji, co do prawd objawionych, co do prawdy w ogóle, co do każdego pojęcia, które obsługiwało nam rzeczywistość. Mogliśmy wczuć się w coś całkowicie innego od głównonurtowych, centrowych form opowieści. Jej literatura była określana mianem literatury małych ojczyzn. Kosmos tych idei Olgi Tokarczuk był na tamte czasy i być może nadal dzisiaj gdzieniegdzie niesamowity i być może nie do zaakceptowania przez niektórych, kiedy na przykład Janina Duszejko z Prowadź swój pług przez kości umarłych uważała, że zwierzęta są nawet czymś lepszym niż ludzie. Powinniśmy bardziej dbać o zwierzęta niż o ludzi, a przynajmniej ona tak mówiła i ten projekt powiedzmy, realizowała, co wcale nie oznaczałoby, że tak naprawdę mamy sądzić, tylko Janina Duszejko była postacią też baśniową czy mityczną. Była postacią, która nawet przez samą swoją obecność miała nam dawać to wyobrażenie o całkowicie innych prawach tego świata. Podobnie jak ten osławiony geniusz, który miałby przyjść, albo nie wiem, kobieta geniusz, geniuszka, która miałaby nam całkowicie inaczej opowiedzieć rzeczywistość, ale nawet nie inaczej, tylko odsłonić to, przed czym jesteśmy ślepi, jak powiada Tokarczuk, że przychodzi ktoś i nagle wszystko staje się inne, nie wiadomo z jakiego powodu, ale staje się inne. I ta nadzieja jest dużą potrzebą, myślę, nie tylko Olgi Tokarczuk, ale zdaje się wielu ludzi, którzy mają jakieś poczucie katastrofizmu rzeczywistości, albo tego pędu, który jest albo ślepą uliczką, albo jest niebezpieczny, albo taki, który prowadzi do zderzenia z czymś, co nas dopiero odbije. Od naszego widzimisię, od naszych idei, które się zużyły. Olga Tokarczuk dlatego lubi mówić o mitach i sama próbuje po części takie mity stwarzać i baśnie, że uważa, że te opowieści są kluczowe, proste, alegoryczne opowieści, często jakoś fantastyczne czy niesamowite, stwarzają nasz świat i stwarzały zawsze, tylko że tamte opowieści sprzed setek i tysięcy lat zostały z nami tak czy inaczej w formie jakichś dziwnych klisz, typów czy archetypów nawet, którym powinniśmy się teraz przyglądać i sprawdzać, które prowadzą nas nadal dobrze. Diagnoza byłaby raczej taka, że wiele z nich powstało w czasach, które całkowicie nie przystawały do tego, co mamy teraz. Można sobie to wyobrazić choćby w taki sposób, że jeszcze do pewnego momentu całkowicie nie do pomyślenia był kontakt wykraczający poza przestrzeń i także poprzez czas, kiedy poczta przecież swoje trwała, wysłanie zwykłej poczty, a jeszcze wieki temu to było przywilejem bardzo wąskiej grupy ludzi i nie mieliśmy też dostępu do wiedzy na wyciągnięcie ręki, chociaż to też jest bardzo skomplikowana i ambiwalentna kwestia poruszona przez Olgę Tokarczuk, że paradoks wiedzy polega na tym, że im więcej wiemy, tym więcej pól nam się odsłania do jeszcze odkrycia, więc im więcej, tym więcej potrzebujemy. To podobnie jak, nie wiem, z jakimiś przysłowiami, że im więcej się ma, tym więcej się chce, dajesz palca, weźmie rękę i tak dalej. Oldze Tokarczuk nie chodzi nawet o to, że zwiększa nam się to pole nieokreśloności, tylko że nie tędy droga, nie tędy, aby zdobywać kolejne i kolejne informacje, kolejną wiedzę, budować to archiwum, tą encyklopedię, tylko żeby potrafić używać swojego doświadczenia, aby być czułym i dobrym do świata. Szczególnie w obliczu następującego i trwającego właściwie kryzysu klimatycznego, który jest rzeczą oczywistą i w ciągu tego roku zdaje się coraz więcej ludzi, którzy jeszcze parę lat temu nie byli zdolni się do tego przekonać, tak czy inaczej zmieniają zdanie, co mi akurat poprawia trochę humor, kiedy wiem, że w świadomości społecznej jest ten kryzys zauważalny i z nim należałoby wiązać jakąś formę nowej narracji. Jeśli chodzi o doświadczenie pokoleniowe, to zdaje się, że już w tych czasach pokoju silnym doświadczeniem pokoleniowym jest właśnie to, że zabrnęliśmy za daleko, jeśli chodzi o technę, jeśli chodzi o konsumpcję, jeśli chodzi o obchodzenie się z miejscem, w którym żyjemy. Kiedy mamy przed sobą jakiś horyzont i tam woła do nas, abyśmy przestali wykorzystywać ziemię w taki sposób, bo to się na nas zemści, potrzeba jest innego spojrzenia na rzeczywistość, aniżeli my ją zdobywamy, my wynajdujemy, my jesteśmy tymi, którzy prowadzą front do jakiegoś postępu. Internet jest narzędziem, które daje nam każdą możliwą informację, jaką chcemy znaleźć, ale właśnie przez to, że każdą możliwą, to przestaje być nam dostępna tak bardzo, być może jakaś prawda o rzeczywistości, o ile postmodernizm wątpił w prawdę, teraz zdaje się, potrzebujemy prawdy jak nigdy wcześniej w obliczu kłamstwa, fake newsów i klikalnych i sprzedających się dobrze dezinformacji, które mają wprowadzić tylko trochę zamętu albo ujednolicać grupy i interesy polityczne, tak żebyśmy nie doszli do porozumienia, ale żeby właśnie zupełnie jak w serialu telewizyjnym dochodziło do starć, do konfliktów, z których być może później, kiedyś tam dostaniemy satysfakcję, że to się już rozwiązało. Tylko że koniec tego serialu telewizyjnego, który odwleka nam to katarzis, być może będzie taki, że wszystkie te grupy żrące się teraz na przykład nad dziedzictwem czy nad twórczością Olgi Tokarczuk, wszyscy oni w obliczu tej katastrofy, która może nadejść, właśnie upadną do tego samego, do tej samej przepaści. I że tak się skończy ten serial. Fakty ekologiczne słabo się klikają, chyba że dochodzi na przykład do marszy, pochodów, krzyków i tablic, co wiadomo jest potrzebne właśnie dlatego, że zwraca na siebie uwagę w tej całej kakofonii, gdzie walczy się o uwagę. Tak jak serial musi utrzymać naszą uwagę, tak przekazy informacji przez media, przez polityków muszą mieć to coś, co działa na nasz instynkt, jakby, że to jest ten spektakl, w którym ja chcę uczestniczyć. Jeżeli ktoś zakłada tak nudny projekt jak Segreguj śmieci i mieliby nam cały czas o tym powtarzać, to może nabralibyśmy nienawiści do tych mediów jakiejś, ale jednocześnie może robilibyśmy właśnie dobre rzeczy ze sobą. Należałoby właśnie to też syntetyzować, aby poczuć i konieczność, i przyjemność z tego, że to konieczne zapewni nam bezpieczeństwo, byt. Nie tylko nam właśnie, tym narcystycznym nam, tylko tym innym, którzy będą później po nas żyć. Nie wiem, co będzie, ale może warto wierzyć podobnie jak wierzy Olga Tokarczuk, czy marzy melancholijnie o tym, że świat, z którym coś jest nie tak, wróci na stare tory albo odnajdzie jakąś harmonię z samym sobą, czy ludzie z tym światem, bo właśnie to ujednolicenie wskazywałoby, że wszyscy jesteśmy jednością. O ile Olga Tokarczuk z wykształcenia jest psycholożką i z pasji chyba jungistką, tak wielu ludzi mógłby opisywać także Freud, który raczej uważał, że właśnie jesteśmy egoistyczni, że ego jest dla nas bardzo ważne i że chcemy być osobni, że nie jesteśmy częścią świata. Jung, jego uczeń, który się od niego oddzielił i stworzył psychologię analityczną, powiadał, że jesteśmy wszyscy tak jakby tym samym, że dzielimy tą psychę, że jesteśmy jakimś organizmem wspólnym i że być może w tym byłaby jakaś większa prawda, aniżeli to takie dziecinne, właśnie rozwydrzone wrzeszczenie na innego, na to, co inne, na to, co od nas odrębne. I literatura być może właśnie powinna nie tyle dzielić się na gatunki, które siebie reprodukują, aby zyskać sobie czytelników, a tym samym pieniądze, tylko żeby poszukiwać być może tego nowego języka, chociaż tutaj moje przypuszczenie byłoby takie, że bardzo wielu pisarzy i pisarek, którzy dobrze się sprzedają w danych gatunkach, nie mają takich umiejętności. Tego raczej nie zmienimy, jeśli do tego dodamy, że książki dla niektórych ludzi są formą czysto rozrywkową, a przez tą rozrywkę można rozumieć też powtarzalność tych samych schematów, to akurat ta utopia wolnej od gatunków literatury, czy literatury ściśle pięknej jest niemalże niemożliwa. Nie ma drugiej takiej osobowości, takiej duszy artystycznej, jaką jest Olga Tokarczuk, z taką wrażliwością, z taką czułością do rzeczywistości. Tu nie chodzi o to, aby Olgę Tokarczuk przesunąć na jakiś biegun tej czułości, tylko właśnie, żeby ona była drogowskazem i tą figurą, która mogłaby nas uczyć nie tylko o spojrzeniu na literaturę, ale na świat przez pryzmat wszystkich istnień, jakie tylko można sobie pomyśleć, że w tym jest sztuka, aby opowiadać historię z perspektywy każdej tylko. Wiadomo, to jest na swój sposób megalomańskie i niemożliwe do spełnienia, ale jeśli tylko założy się swoją przystawalność do rzeczywistości i jest się tą rzeczywistością zauroczonym szczerze, to wtedy faktycznie może się iścić jakiś etyczny, głęboko etyczny, uniwersalny projekt, którego potrzebujemy na te czasy chyba najbardziej. I dzięki, to tyle medytacji nad Olgą Tokarczuk. Zapraszam do subskrybowania, do czytania dobrych książek, oglądania dobrych filmów i seriali, które nie chcą tylko nas przyciągać do siebie bez powodu, ale które chcą nam coś dać, abyśmy to wzięli i używali później do przeżywania tego, co wokół.